kompozytorów, dąż do tego, by poznać najważniejsze utwory najwybitniejszych kompozytorów. Korzysta jednakże ze sposobności, by pomuzykować wspólnie z innymi. Porusza kwestie sztuki. Stara się jak najwszechstronniej poznać życie, inne sztuki i nauki. Porusza kwestie praw moralności. Prawa moralności i sztuki są te same. Porusza kwestie poezji. Lektura poezji jest doskonałym odpoczynkiem po twoich zajęciach muzycznych. Często przechadzaj się również na świeżym powietrzu. Czy na przykład kwestie skromności. Bądź skromny. Pamiętaj, że świat istnieje nie od dziś. Na pewno nie wymyśliłeś i nie odkryłeś nic nowego. Nic, czego inni już przedtem nie wymyślili. Jeżeli jednak udało ci się coś odkryć, uważaj to za dar niebios, którym powinieneś dzielić się z innymi. Porusza też kwestię żywienia. Dziecko karmione słodyczami i smakołykami nie wyrośnie na zdrowego człowieka. Zarówno pokarm dla ciała, jak i dla umysłu musi być prosty i krzepiący. Wielcy mistrzowie dostarczyli nam takiej strawy pod dostatkiem. Czerpmy więc z niej. To tylko kilka z bardzo wielu rad, myślę, że interesujących, które Robert Schumann pozostawił dla nas. Teraz zapraszam do wysłuchania dwóch utworów wykonania Marcina Dęgi. Pierwszy z nich to będzie Marzenie, drugi Basi Zimowa na fortepian. So, zachęcam do wysłuchania. Czasopiśmie Allgemeine Musikalische Zeitung i w tej gazecie właśnie odkrył Fryderyka Chopina. Napisał pamiętne słowa: panowie czapki z głów, oto geniusz. Był wielkim
admiratorem twórczości Fryderyka Chopina. Można powiedzieć, że obaj panowie przyjaźnili się całe życie i bardzo cenili swoją twórczość. Utwór, który wykonamy jako ostatni, to trzy utwory fantastyczne, napisane w oryginale na klarnet i fortepian, ale już sam kompozytor powiedział, że może, jeśli tylko będzie taka potrzeba, jak najbardziej wykonywać zarówno altówkę, jak i wiolonczelę. Szupan, co ciekawe, napisał te utwory w dwa dni, w lutym 1849 roku. I już sam tytuł wskazuje na romantyczną konotację, promuje pogląd o twórczości ekspresyjnej, o nieograniczonej wyobraźni kompozytora. Kolejne części Zart und mit Ausdruck, Lebhaft, Leicht, Rausch und mit Feuer, czule i ekspresyjnie, żywo i lekko, szybko z ogniem. Trzy utwory fantastyczne, opus 73. Robert Schumann. Zapraszam do wysłuchania. Mianowicie Antoni Dworzak, humoreska.